Wrzucaj kulę do szyni, żeby ją zamknąć przed upływem czasu. Nie wiem jakie kule. No czaję, dobra. Jest kula. Tak na razie wydaje się to mega łatwe. Tym bardziej w porównaniu do tego co chwilę tam robiłem. Patrz na to, że zostało 30 sekund, a ja wrzucam ostatnią. A! Parę prób jest i coraz więcej kul. Czaję, czaję. Bardziej wartościowe kule. Lepsi wrogowie. Czyli na przykład ten powinien dać bardziej wartościową kulę. Chyba. Zaraz zobaczymy. 3. No dał bardziej wartościową. Trochę mi znałem, ale nadal siadło, więc nice. No nadal się wydaje łatwe. Chyba, że później będzie dużo więcej prób. Halo! Kula za 2. No i po co mi podświetlają ciągle to samo? No i dobra, to jest ostatnia kula, którą muszę wrzucić. Ten dał aż 3 nawet. Dobra, to było mega szybkie w porównaniu do tego zeszłego. I kolejną runę mam zrobioną. Ciekawe ile już procent mam. Czy te legendarne skrzynie się w ogóle zaliczają do czegokolwiek? Mówię, to samo, tutaj leci ciągle, więc tam. Bez różnicy. 21% mam, więc no. Ciekawie. Jakieś nieodkryta rzecz to jest. Zostały mi ostatnie wyzwania 2, żeby odblokować tam jedną skrzynię. Muszę znaleźć ten miecz. Ostatni. O, jest, dobra. To nie poszło za długo. Znaczy nie potrwało za długo. Wracaj. Co tu będzie? Zabij elitarnych przeciwników kontrolujących liczbę populacji. Kontrolując liczbę populacji. Utrzymaj przeciwników poza pierścieniami do końca wyznaczonego czasu. Okej. Nie za bardzo to czaję. Mówię, tego to bardzo nie czaję. O co w tym chodzi? Ukończono. Ni chuja wiem o co w tym chodziło, ale ukończono. Miło. No i jakieś teraz będą pierścienie. Jeśli kto zrobię, to już mam 6. próbę i skrzynię norm odblokowaną.
Still haven't fully explored this place. Think there could be one more arena? Na pewno jest. Pancerz na biurze, nawet nie będę go sprawdzać na razie. Później i tak będę musiał go sprawdzić, żeby odznaczyć. No i król wzgórza. Ta włóczenia jest zajebista. Ktoś tu gdzieś jest. A, tu. No to nie jest jedyny pierwszy jednak. Jeszcze coś tutaj będzie. Gdzieś. Chyba, że będzie ten sam pierścień, tylko po prostu inna fala. Nie, ten sam. Siedemdziesiąt sekund. Tylko na dwóch się skończy falach. Nie. Nie, jak na razie to idzie mega łatwe. Mówię, to może były te na pierwsze levele jednak próby. Bo ja tak mówię, to już dosyć dawno blokowałem możliwość tutaj wejścia na tygiel. Więc może po prostu to się nie skaluje, w zależności od levelu. A już na czerwono był pierścień. No i jeszcze jedna fala będzie, dobra. Zgaduję ostatnia. Tak zwane do 3 razy sztuka. 110 sekund? Nie, znowu 90. Po prostu pewnie mocniejsi jeszcze będą. O, na przykład Eichheinerzy. No ale słabi Eichheinerzy, ale są. Ej, dwa pierścienie są. Tak nie więcej, wait. Trzy pierścienie są. Come on. Na razie żaden pierwszy się nie zalicza. Dobra, mam. To też było łatwe. To tamto było najgorsze, nie ten. Nie otrzymując obrażeń oraz to, co musiałem spychać do środka ich. I tygiel ukończony. 10 tysięcy expa dostałem. No mówię, to było bardziej coś na początkowe levele. Kolejny popiół. No zobaczymy, co będzie w tej skrzyni. Nor. No nie wiem, co w tym może być. Chyba, że jeszcze więcej po prostu będę miał HP. Jakieś dodatkowe. Albo coś specjalnego. Albo może znajdę ten. Surtura, kule. Mniej. Co to jest? O, ulepszenie ostrzy chaosu. Zajebiście. Tego? No tego nie było.
Maybe there's a way to charge it up somehow. Should we check the other arenas again? Ostatnie wyzwania. Na razie idź do bloku ulepszyć sobie ostrza. Zajebista nagroda, to mi się podoba. Nie ostatnich 6, bo jest 15 ich. Więc coś mnie oszukują. Z ostatnimi 6. Chyba, że tam będą 6 i tutaj będą 3. Jak on tam wszedł? Zaszukałem jakiejkolwiek drogi do tego i się nie dało. Boski popiół. No właśnie, mogę zobaczyć tamto, co chciałem. Ale na początku ostrza. Jeszcze jeden level zostanie. 15 run. Miło. Tu nic. Włócznie mogę ulepszyć. Dobra, nie wiedziałem o tym. Miło, 10 szczęścia. Skąd mam ulepszenie do wichury? Znaczy płomień wichury. Rondu nie ulepszę. Tarczy też nie ulepszę. Łuki mam zrobione. No chciałem zobaczyć ten pancerz. Berserka nie. To jest to. Stać mi na ulepszenie. I chyba to zrobię. Ulepszmy. 47 run. Dobra. Trochę obrony stracę, ale obrony mam od cholery. A dostanę 12 siły, 20 witalności i 61 runarz. Bierę. Chcę zobaczyć jeszcze te resztę. No to nic ryboskiego popiołu mi brakuje. A to sobie pewnie też zrobię. I też będę mógł na maksa ulepszyć. Stracę 30 szczęścia kolejne. Kolejne 34 obrony, ale zyskam 13 ataku, 13 witalności i 38 run. Run od cholery. A potem to jest najlepszy arm w grze, co to słyszałem. Nie żebym sobie spoilerował cokolwiek, tylko po prostu wpisywałem to jezioro życzeń, żeby znaleźć jakąś idealną fotkę do miniaturki. I osoba mówiła, że w tym jeziorze da się zrobić najlepszy armor. I chodziło o ten. A, znowu się tutaj zrespiły po prostu, ja? Ale potem tu jeszcze przejść muszę. Jakoś. Może mi odblokuje jakieś przejście. Dobra. Co będzie tym razem? Jakieś inne wyzwanie, czy te same po prostu trudniejsze? A, nowe wyzwanie. Jedno, trzecie. Przyjmuj ciągle obrażenia, odzyskuj zdrowie, a nie z wrogów. Okej. Okay. Czy mam 22 razy dostać obrażenia, czy jak to wygląda? Bo teraz nie jestem pewny. Tych nie lubię. O, do zabitych duchów mi doliczyło, zajebiście. Jestem prawie w połowie. Tym razem jest możliwa połowa. Mógłbym sobie na nich gniew władować właściwie. Nie wydaje się zbytnio to trudne. Bardziej ile mi to regeneruje HP. Dzisiaj sobie na pewno dokończę ten Ziggel. To jest akurat pewne.
Nie wiem, czy zrobię Muspelheim na 100%, ale dokończę tę giel. Bo nie wiem nawet, czy będę mógł tam wejść. To jedno miejsce. Widziałem mrocznego elfa za sobą. No i kolejna Nyxa. No i dobra. Do wykańczenia obaj są. No pewnie coś się odblokowało. Jak stąd wyjść? To jest lepsze pytanie, bo się nie otworzyły te wrota. O, tu jest skrzynia, dobra. No to teraz bym mógł lepszyć sobie w teorii tego arma. Rękawice? Albo nie. Płonące węgle. Zajebioza. Będę mógł sobie niedługo armę, nawet że Boże. I włoski popiół, dobra. Będę mógł sobie zaraz ulepszyć tą tarczę. W takim więc wypadku. Nie sprawdziłem, czy czasem tam się nie dodało jakieś kolejne wyzwanie. Pokonaj przynajmniej 20 wrogów, nim upłynie czas. Na razie idzie niezbyt trudno. A co się stanie, jak ten więcej ich zbije? Bo jest przynajmniej 20. Ej, fajnie. To niszczy tarczę. Wszystko tutaj wybucha. O. Coś cięższego. I tym mogę zabijać dalej. Powodzenia. Proszę. No i dobra, zostało mi 7, jo? Nie 7, nie zaliczyło dziwo tego wroga. O dobra, chyba zaliczyło. Zajebiście, bo trochę gniewu mi ładuje. Znowu? Dobra, to coś innego. To dajcie mi te płomyki zabić, bo potrzebuję 20 wrogów dobić. No. No i dobra, mam 20. Amok. Kolejne dotarcie, czy takie czegoś innego wleć mi? Zgarska szapka mech. Mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze da. Serio nic? Tylko zgarskie szapki? O! Pancerza! Nie pamiętam, ile ich potrzebuję. Muszę zobaczyć sobie. Potem znajdę to kolejne wyzwanie. No nie to. Jeszcze dwie. Na tutaj wzmocnienie pozostałości jakieś, ale tam dwie dotarczy. Potrzebuję jeszcze do pancerza pewnie też. Nie, jeden do pancerza mi brakuje. I będę miał 6 siły, 8 obrony, 2 witalności i 7 runarz. Ciekawie.
Ale mogę zrobić sobie te karwasze, jakbym chciał. I na maksa je ulepszyć już od razu. I to zrobię. Keep your bits in all the right places. A good fit. Całego nie zrobię niestety arma, ale... Damn, am I good or what? Na to niestety będę potrzebować kolejne te... rozżarzone. Znaczy, Boże, boski popiół, kolejne. A tak resztę mam. Więc tylko boski popiół potrzebuję. I dostanę 13 witalności, 38 run. A zabierze mi kolejne szczęście i kolejną obronę. Run będę miał już od cholery. Combination forge. Sounds violent. Pozostań w pierwszej, nie może być. Dobra, gdzie co będziemy bić? Siódme levele. Pozostanie w pierścieniu nie oznacza, że nie mogą oni wbijać, jo? Tylko, że ja mam w nim zostać. I przy okazji ubić wrogów. Ale tu jest mocniejsze już. Mocniejsi. A, taki bajer. Oznacza zostać w pierścieniu. Fuck. Choć na razie to idzie. Jeśli teraz się nie przestawi pierścień, no to trochę ich umiera. Dobra, przestawię się, ale na szczęście udało mi się wyrobić. Wait. Wilkeła zabiłem. Fuck! Nie wiedziałem, że to zatruła mnie. No i pierwszy zgon. Jakbym wiedział, że to mnie zatruwa, to bym no... zamroził to. Teraz będę wiedzieć. Wilbur, left flank! A tam nic? Dobra, muszę wszystkich wrogów podbijać. Nie będę ich wszystkich tych tak dobijać. Gdzieś tu jest draug. O. I nawet dwóch. Maleje pierścień. Dobra. Wiwerę nawet dali mi. No niestety go nie dobiję w taki sposób. Dobra, ale wybuchłem mu. Nie, on nadal żyje. Dobiję mu Ulfa teraz. Ostatni wróg.
Dobra, nie żyje. Albo żyje. Nie żyje. Dobre pytanie. Ognisty pierścień zrobiony. I co dostanę? Kolejny może darmo lubię przenie. Ukończony ostatnie wyzwanie 1/6. I znowu exp. Płonący węgiel i rozżarzony węgiel. I 2000 tego. Coś z surtura. Witalność daje. Podczas zwykłych ataków i korzystania z umiejętności klasa otrzymuje mniejsze obrażenia i ma zwiększoną odporność na wytrącenie z równowagi. Dobra, mój błąd. To jest chyba najlepszy armor w grze. To jest chyba najlepszy armor w grze w takim razie. Muszę zobaczyć, ile on daje na tym. On zmniejsza całkowite obrażenia. Nie tak, że zmniejsza obrażenia od czegoś. To jest po prostu zmniejsza obrażenia. Podczas walki po prostu. Więc zajebiście. To brzmi naprawdę mega. Szkoda, że ulepszałem tam armor w takim razie. Ale dostałem teraz 2000 rozszerzonych, więc... Żyć nie umiera, to ulepszam dalej. Musiał mi do mnie przylecieć. I stać mnie na oba. Siły mi trochę przybędzie. Stracę run, ale no resztę mi przybędzie. Pomyślę, że ledwo co ulepszałem karwasze. Już mam 3 ulepszone. 94 siły i 30 witalności. No spoko. A mówiłem, że będę wszystko chyba ulepszać do końca. No jak widać, działa.